Witajcie serdecznie. Dziś tak bardziej na luzie. Siedzę sobie ze słuchawkami na uszach i słucham Guns N' Roses na Spotify. W uszach November i pada rain. Szkoda, że tego nie słyszycie. Ale mam nadzieję, że mój głos słyszycie. No to dobrze. Pierwsza dobra wiadomość tej luźnej opowieści to zmiana mikrofonu. Dzięki wpłatom patronów kanału na Patronite, jak i wpłatom osobistym kilku przemiłych widzów, zafundowałem na potrzeby kanału taki oto piękny mikrofon. Nie chciałbym jakoś tu go reklamować, bo nie mam żadnego powodu, ale chyba nazwę mogę podać. Jest to Samsung G-Track, mikrofon podłączany do kompa przez USB. Pierwsze testy, jakie zrobiłem, wrzuciłem na mojego Facebooka i tam je można znaleźć. Opinie były pozytywne, wraz z informacją, iż mógłbym pracować dla toruńskiego radia. Nie wiem, nie dostałem na razie takiej propozycji, ani żadnej innej, więc nie ma o czym mówić. W każdym razie jeszcze raz chciałbym wszystkim podziękować za ten dar. Dzisiejszy film będzie dość statyczny, ale chciałem bardziej poopowiadać o różnych rzeczach niż je pokazywać. Na ekranach więc widzicie mój największy z czterech zbiorników, czyli 375. I choć głowy nie dam, to raczej nic się nie zmieni. I cały czas będziecie ją widzieć. Tak jak powiedziałem, jest to jeden z czterech zbiorników. Jeszcze niedawno było ich 5, ale niestety stara setka popuściła. Przeciek spowodowany był rozszczelnieniem się silikonu między tylną i boczną szybą. Akwarium było już stare i kiedyś podobno już było nieszczelne, więc poddano je ponownemu doszczelnianiu. Niestety, jak widać na moim przykładzie, niewiele to dało. Cóż, takie życie. Raz na wozie, raz w nawozie. Miałem je wyrzucić, ale nadal stoi u mnie w przedpokoju. Nadal ma w sobie 1/4 wody i nadal czemuś służy. Ale już bez oświetlenia i bez filtracji. Miałem w nim testować filtr, który dostałem od Tetry. Nie wiem, czy test trwający około miesiąca jest miarodajny. Moim zdaniem nie za bardzo. Ale filtr przez miesiąc pracował, wodę mielił, filtrował i nic się nie działo. Przepływ miał dobry, przytkać się nie przytkał, no i co najważniejsze, był bardzo cichy, a stał obok akwarium na płytkach podłogowych. Jedyne pseudousterki, bo inaczej tego nazwać nie mogę, jakie stwierdziłem, to po pierwsze gwizdanie jednej dziurki w deszczowni. Wiem, że to śmieszne, ale przestaje być, kiedy deszczownie mocuje się nad taflą i przez cały dzień i noc słychać irytujący gwizd. Zapewne ta właśnie dziurka została minimalnie nierówno wywiercona i pogwizdywała sobie z radości nad swoim wyalienowaniem się z grupy milionów innych dziurek w podobnych deszczowniach. Oczywiście coś takiego nie stanowi końca akwarystycznego świata i łatwo to w sumie usunąć, lekko szlifując dziurkę. Dziwnie to zabrzmiało. Ale chyba rozumiecie. Drugą pseudousterką było coś, co jak mniemam przydarza się każdemu użytkownikowi deszczowni w dość mocnym i nowym filtrze. Czyli wypadanie plastikowej zatyczki kończącej deszczownię. Ciśnienie wody było na tyle duże, że wypchnęło mi ją kilka razy do akwarium. Nienauczony doświadczeniem nie przykleiłem jej na stałe, a powinienem. Ale każdy minus ujemny przynosi plus dodatni. Bo kiedy wypadała zatyczka, ciśnienie malało i dziurka nie gwizdała. Czyli był jakiś pozytyw tej całej sytuacji. Tak więc akwarium 100 litrów przestało istnieć. Filtr powędrował na półkę, dwie małe brzanki mszyste przeniosłem do zbiornika 120 litrów i tam zostały sobie zwiedzając kąty. Najtrudniejszą pracą było wypłukanie ziemi i lignitu spośród żwiru. Ale jakoś się to udało i teraz worek żwiru czeka na lepsze czasy. Miało być akwarium o nietypowym jak dla mnie wyglądzie, ale się nie udało. Jakiś znak z nieba? A to już drugi zbiornik stojący w tym samym miejscu, który w ten sam sposób się rozszczelnił. Coś musi być na rzeczy. Chciałem nawet zwołać komisję śledczą, ale mój pies ziewnął i poszedł spać do swojego kojca. Z braku kworum zrezygnowałem. Następna sprawa to rzadsze pojawianie się obecnie moich filmów. No niestety, sytuacja rodzinna powoduje, że muszę się skupić na czymś innym. Dlatego też ilość filmów znacznie spadła, a spadnie, jak podejrzewam, jeszcze bardziej. I tak będzie co najmniej do końca czerwca tegoż roku.
Mam nadzieję, że po tym okresie będzie już normalnie i wrócą w miarę regularne relacje ze zbiorników, filmy o roślinach, poradniki i tym podobne. Jak to się mówi? Kilo chleba, słoik drzemu i zaczniemy żyć po ludzku. Notabene to jedyne powiedzenie pochodzące akurat z audycji w Trójce pod tytułem Rodzina Porzeprzyńskich, które wprowadziłem kiedyś w życie. 2 tygodnie wakacji na chlebie i drzemie pamiętam do dzisiaj. Tak czy siak, na razie nie można liczyć na to, żebym w najbliższym czasie rozpieszczał Was filmami. Wybaczcie, ale taki czas nastał. No a teraz trochę o tym, co widzicie, czyli o akwarium 375 litrów. Akwarium przechodzi serię zmian. Powolnych, bo nie mam obecnie za bardzo czasu na akwaria. No ale jak to prawdziwy akwarysta, jak nie pogrzebie w zbiorniku, to chory chodzę. Więc powolutku staram się od przypadku do przypadku coś pozmieniać, coś przesadzić według jakiegoś planu albo widzimisię. Zanim jednak o roślinach, 1 listopada 2016 roku zainstalowałem tu filtr serii HW, czyli popularnego, taniego Chińczyka. Mamy obecnie koniec maja 2017 roku, czyli po mniej więcej 7 miesiącach nadszedł czas, żeby wyczyścić filtr. Jak to robię, widzicie na filmie. Oczywiście to żart. Czyszczenie filtra nie polega na przetarciu mu obudowy szmatką. Ponieważ zauważyłem, że przepływ się zmniejszył, postanowiłem przy pracach porządkowych podjąć się wyzwania i umyć tego drania. Cóż można powiedzieć o tym filtrze po tych 7 miesiącach? Na początku zachowywał się głośno, a nawet bardzo głośno jak na standardy obecnie panujące. W porównaniu z nim filtry JBL-a, Eheima i Tetry, które pracowały w innych zbiornikach, to ultracisi ninja zabójcy. Ale minęło trochę czasu i tak jak wiele osób pisało na forach, filtr się wewnętrznie zapaprał i przestał głośno pracować. Po wyczyszczeniu przez chwilę tłukł powietrzem w głowicy, ale potem się uciszył i obecnie jest już ok. Także są to chyba filtry, które muszą się dotrzeć, żeby zacząć pracować poprawnie. Przynajmniej mój egzemplarz był głośny, ale do czasu. Teraz jest cichy i całkiem dobrze mieli mi wodę w 375. Jak pamiętacie, zapewne pracuje tu jeszcze jeden mały filtr, który jest traktowany jako dostarczyciel wody na wierzch korzenia, aby rośliny na nim zaszczepione miały odpowiednią wilgotność. Przy okazji filtruje też mechanicznie, ale ja tego nie biorę pod uwagę, bo on nadaje się do akwarium 20-30 litrów, a nie do takiego zbiornika. Natomiast jako pseudozraszacz jest ok i cieszę się, że znalazłem dla niego miejsce w zbiornikach, bo jest to chyba pierwszy filtr, jaki kupiłem po powrocie do akwarystyki. Jest to filtr wewnętrzny firmy Aquael i jak na jego wiek, to muszę pochwalić producenta za wypuszczenie czegoś tak długowiecznego. Oczywiście nie jest to filtr idealny, ale dla moich potrzeb, w zasadzie pracując tylko jako głowica, jest super. Wracając do 375. Wyciąłem z przedniej części las Hemiantusa, bo zaczął być przysłaniany przez inne rośliny. Przerosły go mchy i przestał mi się podobać. Wyjąłem też większość kryptokoryn. Rosły bardzo dobrze, ale chciałem dać miejsce dla innych roślin, bo kryptokoryny mam we wszystkich zbiornikach. A tutaj wystarczy mi Venti Brown pod korzeniem. Jak zwykle, nie wszystko wygląda tak, jak powinno być. Cały czas mi żal niektórych roślin, a powinienem się ich definitywnie pozbyć. Przeniosłoby się je do innych zbiorników, ale to spowoduje, że będę niezadowolony z tamtych akwariów i też będę chciał te rośliny wywalić. Niestety mam tą przypadłość akwarysty roślinnego, który jak ma się pozbyć jakiegoś gatunku, to łka przez 3 noce, aż w końcu kupi nowy zbiornik po to tylko, żeby ocalić jakąś krypcję czy moczarkę, bo może się jeszcze kiedyś do jakiegoś układu przyda. A jak to zwykle bywa, każda leżąca przez lata rzecz nie jest do niczego potrzebna, a po wyrzuceniu prawie natychmiast przychodzi moment, w którym by się idealnie przydała. No mam tak niestety. Zmieniłem wykonawcę na Spotify i teraz gra amerykańska grupa Pavlov's Dog. Swego czasu niektóre stacje radiowe w Stanach zakazały puszczania jej muzyki w programach przedpołudniowych. Podobno paniom domu wylatywały szklanki z rąk, kiedy słyszały głos wokalisty. Czyli taka muzyka niebezpieczna trochę dla akwarium, dlatego słucham na słuchawkach. Mam w 375 tyle fajnych gatunków, które chciałbym mnożyć i fajnie poustawiać i tyle samo gatunków, które powinienem wywalić, ale mi żal.
Dlatego te wszystkie zmiany są powolne i okupione psychicznymi torturami. Mam żabienicę Vesuvius. Bardzo chciałem ją rozmnożyć i znaleźć dla niej fajne miejsce. Kiedy ją zobaczyłem pierwszy raz, bardzo mi się spodobała. Przypomina bardzo Walisnerię, ale ma to, czego Walisneria nie ma, czyli powolniejszy wzrost, jest niższa i genialnie poskręcana. Posadziłem ją w miejscu, które po prostu wygospodarowałem. Nie było to zaraz na początku obsadzania zbiornika. Vesuviusza dostałem od jednego z widzów, więc wszystko było już poobsadzane. No ale jakbym mógł mojego ulubieńca nie zmieścić? I zmieściłem. Rósł, ale nie chciał się rozmnażać. Inne rośliny zaczęły go lekko zacieniać. Przesadziłem go o kawałek dalej. Dał jedną nową roślinę i znów inne rośliny zaczęły go zarastać. Więc czeka sobie na swoje miejsce trochę wegetując. Ale ostatnio dawałem zdjęcia na Facebooku z informacją, że jednak wypuścił kłącze z nowymi roślinami. Ale wypuścił je kilkadziesiąt centymetrów od rośliny, w zupełnie zaskakującym miejscu, za innymi roślinami. Jak się przebił przez przynajmniej trzy gatunki, które tam rosną? Nie wiem. Kłącze zauważyłem już przy samej tafli wody, kiedy próbowałem okiełznać pistię. Pistia to jedna z tych roślin, które powinny stąd zniknąć. I nie wiem, jak to zrobić, bo fantastycznie wyglądają, kiedy pływają, kręcąc się po wodzie i ich korzenie tańczą pod powierzchnią. Ale wystarczy jedna wyższa roślina, a tu takich nie brakuje, żeby pistie zaczęły w jej pobliżu kotwiczyć i zabierać światło wszystkiemu, co pod nimi w tym miejscu się znajdzie. I jak to się mówiło za czasu ekspansji dinozaurów, no i bądź pan mądry i pisz pan wiersze, co oznacza kompletną bezradność. Część roślin trochę przetrzebiłem, zmniejszyłem ich liczebność, część poprzesadzałem w inne miejsca. Ale nadal czuję, że nie posunąłem się nawet na krok w kierunku tego, co chciałem tu stworzyć. Jeśli przyłożyć do tego akwarium powiedzenie, że króliczka należy gonić, a nie go złapać, to kurde, ja już się zazipałem tą pogonią, żeby tego króliczka chociaż widzieć, a tu tylko bobki i bobki.